sadził, w jaki sposób, jaki sposób ja sadzę. Tutaj mam 40, akurat 40 na 50 sadzę paprykę, no więc tutaj sobie tak miarą sprawdzam, tak żeby było mało tyle dobrze. No i zaczynamy kopać. Ogólnie tutaj ziemia nigdy nie przekopana, także ciekawie. Oczywiście powój pełna twarz, słupka, to jest jeszcze mało wiele dobre miejsce. To jest najgorsze, znaczy prawie najgorsza ziemia, to co tutaj jest. Ale powiedzmy, że jakoś tutaj to rośnie wszystko. Sorry za wiatr, ale wieje. No ogólnie papryka ma dość głęboki korzeń, tam wnętrz chyba w ziemię. No i teraz tak, ja mam taki otwór, dziurę, teraz sobie ładuję trochę gnoju. Oczywiście jak nie ma gnoju, jak nie macie gnoju, to sam kompost można dać. No i tam walę trochę tego gnoju. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi się coś tu spaliło. On już jest taki przerobiony, także spoko. Daję trochę tej zwykłej. No i sypię sobie kompostu. Tu ogólnie mam kompost, o. Tak dwa łopaty, żeby były. Jak mam takie przygotowane miejsce. Biorę sobie paprykę, tu mam taką paprykę. Ogólnie papryki z paprykami jest różnie. Są papryki, które są no słabe bardzo i tak naprawdę najlepiej wyglądają, jakby się miały. Najlepiej byłoby je wyrzucić. Ale te są akurat bardzo ładne. No i sobie tak. Tutaj widzi korzeń na wierzchu jest, dlatego trzeba go przykryć. I ugniatamy i na końcu oczywiście podlewamy lekko. Może wam zaprezentuję zaraz, co się podlewa. No i tak, ja sobie podlewam tak, że nie leję po prostu pod sam ten, żeby to nie wybuchać, tak delikatnie. Nie po liściach, tylko tak koło leję, żeby po prostu to podlać, nie? No. No i coś takiego, dobra. I to by było wszystko, ale jeszcze mogę w sumie... No dobra, to już wszystko na razie na ten odcinek. Także dzięki za uwagę i na razie.